Dzień dobry, witam wszystkich w gamelogach z Preya, z tej strony Mirek i zaczynamy następny materiał z gry Arkane Studios. Scary. Gdzie tu jest to światło? No tutaj jest ustawione. Się człowiek skitro trochę. A, drewniane to trochę chodzenie. Dobra, kolejne zabawy. Chciałem zobaczyć, co mamy tutaj do zwiedzenia. Mamy mydełko. Przypomniał mi się jeden film na YouTubie, kiedy koleś jeden wymył ręce, ale nie do końca we właściwym do tego miejscu. Dobra, tutaj wszystko już zwiedziliśmy. Te toalety tutejsze są troszkę w gorszym stanie niż te, w których mieliśmy okazję wizytować wcześniej. Nie czepiam się, ale... Sobie trochę zaczekajcie. Takie pytanie za 100 punktów męskie? Nie, damskie. Jeśli to są damskie, to ja naprawdę nie chcę wiedzieć, co chyba tam jest. Będę płakał. Dobra, jest na razie cicho. Nie widać nigdzie przeciwników, więc spoko. Okej, zobaczymy. Dobra, tutaj coś się działo, bez dwóch zdań. No. Bez dwóch zdań na pewno. Jakieś skrzynia. A co ty, Alison Brady, tutaj robisz? To jest męska. Jeśli zechciało podglądać facetów, to teraz tak masz. Skończyłaś. Okej, okay, jakiś... Okej, okay, zapiszę sobie, bo nie wiem, co to do końca... Klucz francuski. Gozymiczny. O. Jeszcze raz. To się nazywa spuścić kogoś w sedesie. No zabiłem cię już. Co się odzywasz? Okej. Okay. Tutaj nic... Nic ciekawego. Zobaczmy. Czy da się zejść? Apteczka. Skrzynie. No i dobra, jest tykło. Okej, tutaj teoretycznie. Trzeba będzie ten kontener kiedyś w przyszłości odblokować. Kurczę, choroba niestety nie daje mi żyć w spokoju. Dobra, mim. Zwłoki tego mima już przepatrzyłem. Ale ty był trzeci. Łącznie było ich trzech. Gdzie jest jeszcze jeden? Jeden, drugi. A trzeci? Tutaj? Tak jest, tutaj. Zgadza się. Okej, okay, mamy kolejną mapkę. Wpadliśmy poziom niżej.
później trzeba będzie wrócić. Okej, okay, mam tutaj światło, ale które... Co to jest? Koleś ma coś bardzo fajnego na głowie. Psychoskop. Co robimy z psychoskopem? Aha, okej. Wykrywacz mimów. Pozwala wykrywać ukryte mimy. Jak mi przykro. Kurczę, mają troszkę przechlapane. No, ale dobra. Wykrywacz mimów. Pyknie, styknie. Przedmioty. Okej, okay, z tego na razie nie mam nic. Ale neuromody. Neuromody z energią, telepatią. Wow. Okej. Okej, robi się coraz ciekawie. Tylko, że boli mnie ten fakt, że neuromody też są tak wykorzystane tutaj. A cholera, czyli będę wybierał tak naprawdę między ścieżką ludzką, a ścieżką taką, jak to było określone, chyba egzotyczną. No to troszkę nie fajnie. O kurka, zaczekajcie, tutaj chyba doszła nowa sekcja, nie, wydawało mi się. Nie, doszła, jest. Zwiększa pulę punktów psi do 150. Jesus Christ, ile tego jest? Psychoskop. Ten może jeszcze być rozbudowany. Gdzie jesteś? A to co to jest? Muszę... A, to te umiejętności mi wpadną. Kurka, przemiany, telepatii. Jesus, a, ale to będzie fajne. Czemu ja nie mam odpowiedniej ilości neuromodów? Czemu? Ja bym chciał ich na tysiące. Nie no, teraz widzę, że będzie rzeczywiście bida straszna, bo to będzie wybór między jedną ścieżką ludzką, a ścieżką... Na przykład siłę będę chciał użyć, żeby... Chyba, że będzie tutaj telepatia, na przykład przenikanie przez przeszkody, tak jak tutaj było. Okej. Okay. No, żywy obiekt. Po co mi żywy obiekt? Odczuwasz gniew?
Okej. Sądzę, że troszkę za dużo tej pianki zużyłem na niego jednego. No ale życie, nie? Po prostu życie. Okej. By przejść dalej, należy posiadać psychoskop. Dobra, mamy. Jest dobrze. Obrazowanie neuronowe wykazuje potencjał psychoaktywny na poziomie bliskim maksymalnemu. Badanie ukończone. Okej. Operator naukowy przeskanowany. Szalka, glukasysta, guz mimiczny. Przepraszam. Wybaczam. Okej, dobra, zrobi się coraz bardziej ciekawie. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Okej. Skan ukończony. Okej, tworzy wodowanie fizyczne, które zadaje do 50 punktów obrażeń, odrzucając wszystko w promieniu 5 metrów od punktów trafienia. Okej. Okay. Ale wymagasz 3 neuromodów. Co mnie boli. Okej, okay, inżynieria. Nie wiem, naprawa. Naprawa, siła albo nauka. Hakowanie, Jezus, jest hakowanie na 4 poziomie gdzieś? Aż tak? Jeszcze ten atak kluczem, kurde. Strasznie mi teraz to wszystko boli, patrząc po ilości jach neuromodów. Okej. Może przeżyjesz, to może długo bym mógł cię jeszcze zobaczyć.
Okej. Okej. Każą nam tutaj iść? No to pójdziemy tutaj. Mim. Okej. Poprosimy lepik. Okej. Ostro. Noż kurde. Naprawmy to. Okej, zobaczymy 0804. Okej, czyli już rozumiem, że będzie tak naprawdę moralny wybór, czy stać się to jak kurczę tyfon i użyć ich własnej technologii, czy też mać posiadać mniej rozszerzeń, ale z drugiej strony te rozszerzenia, które będą jakoś tak bardziej przyjacielskie dla ludzkiego, no nie wiem, jakby to nazwać. Okej, tutaj jest jakiś... Przenieść złom, poproszę. Przerobić to proszę też. I jest, pykło. Pan psychizm. All, everything, whole, soul, mind. Okej. Dobra. Tutaj coś widzę. Okej, jest jakaś.
pomidor. A to ci kurczę fraszka. Pomidor. Co oni tutaj mają? E-maile. Doktor Gallegos. Okej. Czekaj, czy to ja widzę, to ja dobrze widzę? Czy to jest splata, czy to jest tyfon, który tak jakby potrafi się łączyć z innymi i staje się po prostu mocniejszy? Okej. Okay. Jeszcze raz, pierwszy kontakt. Co tutaj mamy? Zobaczmy sobie filmik. Tak, wiem, że to byś przywalił mu z młota. Okej, okay. Czyli pierwszy kąt był taki, że jakiś biedny astronauta dostał z tyfona po mordzie. Splatacz. Okej. Okay. Tyfony pozabijały się wzajemnie. Jeden z nich tak jakby stał się super tyfonem dzięki temu. Jak rozumiem, mam nie zabijać w takim razie tyfonów. Sorry, Hans. Dobra, tutaj już ogarnęliśmy wszystko, co chcieliśmy. Tutaj szafka? Nie, nie ma szafki. I pytanie za 100 punktów. Tutaj mamy produkcję? Mamy produkcyjną, dobra. To jest fabrykator jakiś, tylko że taki chyba, nie wiem, nie jest zwykły? Apteczka.
Sekunda, to ja nie wziąłem ze sobą. Zostawiłem ten. W poprzedniej lokacji. Cholera. No nic, to na razie nie zrobimy nic z tym fantem. Neuromody. Żeby zrobić neuromody. Okej. Okay. Czyli trzeba będzie bardzo delikatnie chyba z tymi. Nie wiem, ile miałem tych obcych form. Po drugie, już kurczę, tych neuromodów mam kilka, więc nie wiem, jak to ogólnie będzie działało w przyszłości. Czy wytworzone przeze mnie nie będą funkcjonowały, czy wszystkie nie będą funkcjonowały? Czy jak będę miał takie neuromody, to nagle się zaczną pozostałe jakoś świrować? Okej, okay, zobaczymy na razie to. To jest naprawa, siła i hakowanie. No nic, dobra, zobaczymy w takim razie. Okej, okay, zobaczmy na mapce. Aha, bo tutaj nie mam jeszcze. Wróć. Jesteśmy tutaj. Oznaczone postacie niezależne. Bardzo ciekawie. Okej. Okay. Musimy porozmawiać o analizie Gaiegos. To kalibrowanie jakoś za mną nie przemawia, szczerze powiedziawszy. Tarcza termiczna, a to ciekawe, co ona daje? Odporność na obrażenia do ognia. No to robi się fajnie. Coś tutaj możemy zrobić? Niczego nie widzę. Okej, okay, nie ma żadnych niespodzianek.
skórki z bananów, jak zwykle. Gdzie jest kurna Christ? Skan ukończony. Przyznaję, no mają mnie kuźwa. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Dobra, i teraz naprawdę bym się przydały naboje do strzelby. Bardzo, bardzo. Gdzie jest ten latający robocik? No, gdzieś tu był. Dobra. Tutaj byliśmy u doktorka. Tutaj mamy jakieś nowe pomieszczenie w takim razie. Okej. Mam tutaj coś takiego niespodziewanego? Nie mamy. Hej. Doktor you. Doktor me. Dobra, recyklujemy całe śmieci, jak zwykle. I kosteczki. Pykło. Dobra. To teraz pytanie ze 100 punktów. Jak tam dojść na górę? Bo jestem pewny, że się na pewno jakoś da. Dzień dobry. Okej. Kolejna śluza. Kontener z zapasami sobie przeniesiemy tutaj.
Co ja mam na razie zrobić? Przejść do Gutsu, więc nie będę tam się na razie rozchodził. Okej, brak danych. Wieżyczka. Badanie ukończone. Okej, na razie nie będę tego naprawiał. Psycholab A. Rabbi Sebastian Crispin. Where is Morgan? Missing. Morgan delikatnie ma problemy. Butla z tlenem. Okej, okay, pytanko, co się robi z tymi butlami z tlenem, bo to już nie pierwszy raz, kiedy ją widzę. Bourbon. Widzę, że się muszą... Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Dobra, podleczmy się troszeczkę. Co się tam kuźwa dzieje? Dobra, mamy tam jakiegoś brzydaka. O, shit. Dobra, a tutaj co jest? Laboratorium inne? Dobra, to jest zablokowane. To już wiemy. To jest...
Czyż mówiłem, że nienawidzę tej gry? Jakby coś, to mogę powtórzyć z przyjemnością. Prośba o nowego operatora. Kurczę, bawisz tak ze mną jak z dzieckiem. Jesteśmy umówieni? Diagnozuję, masz chyba za sobą ciężki dzień. Spróbuj się rozluźnić. Zrobione. Ankietę zadowolenia z usług można wypełnić w recepcji. Dobra. Okej, naprawmy w takim razie. No jestem tutaj i co? Dobra. Zapiszmy sobie, bo tam czuję, że jak będzie ich 8. Okej, okay, przemiana. Okej, okay, czyli... Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Skan ukończony. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Skan ukończony. Skomplikowane maszyny jak operatory. To mnie przeraża. To mnie bardzo przeraża. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Dobra, ładunek recyklingowy poproszę. Dzień dobry. Masakra mimów. Zadziałało, to sam achievement. Jeszcze nie wiem za co, ale dostałem. Mam nadzieję, że nie udało się przypadkiem zniszczyć czegoś innego, bardziej cennego. Dr. Hellstrup? Chciałam ponownie zwrócić się o dostęp do wypowiedzenia jednego z ochotników. Anna, miało ci dzisiaj nie być. Miałam trochę wolnego czasu, więc... Ci wyjaśniamy, że te dokumenty są poufne. Mam związane ręce. Nie przewidziano jakichś odstępstw dla badaczy? Na Boga, to ja wydaję komendę. Słuchaj, rozumiem cię, naprawdę. Gdyby przychodziło ci to łatwo, nie byłabyś człowiekiem. Chcę mieć tylko pewność. Wierz mi, wszystko co robimy odbywa się w zgodzie z prawem. Bo Talos 1 przebywa w przestrzeni ponadnarodowej. Tu nie ma praw. Anna, jesteś zmęczona i zaczyna to rzutować na twoim osądzie. Przymykałem na to oko, ale co za dużo, to niezdrowo. Musisz zrobić sobie wolne. Rozumiesz? Tak, doktorze Kelstrup. Rozumiem. Dobra. Słuchaj, przez ciebie jestem spóźniony na spotkanie z Aleksem. Okej. Wiesz, nie jest za późno spuścić to przez śluzę. Na pewno. A ciebie strach obleciał?
A, przykro mi. Przykro mi, że niestety przypłaciłeś to życiem. Okej, czyli już wiedzieli, że coś jest, coś się dzieje. Dobra, hakujemy to. Okej, co mamy? Osobnikom, ochotnikom, których wysyłam na Transstar, nie da się już pomóc. Karta dostępu do kostnicy w kostnicy. Trochę ciężko. Okej, to już czytałem. Diagnozuję, masz chyba za sobą ciężki dzień. No zdecydowanie. Dobra, dwa fantomy padły. A tutaj Core Richard. Okej, to już czytałem. Muszę się nauczyć więcej na przykład rzucać jakimiś przedmiotami. Jak mam tą siłę rozbudowaną i tak dalej, to pokiego grzyba. Naboje. Już wiem, co mi się stało. To jest Ctrl 1, a to jest Ctrl 2. Okej, dobra, właśnie tak się coś poprzestawiało. Jesteśmy umówieni? Okej, czyli moja wina. No, zdecydowanie. Okej. Odblokowane wszystko. Containment atrium. Zobaczymy, co się dzieje z drugiej strony. Jesteśmy umówieni. Jeszcze przy okazji w inwentarzu, jak tam wygląda wszystko? 9. Nie wiem, co to jest 9. Okej. Mamy brzydkiego mimika na dole. Containment. Laboratorium B. Dzień dobry. Miło cię znowu widzieć. Ta wieżyczka strzela?
Chyba nie. Ale sprawimy, żeby strzelały. I muszę, kurczę, bardziej uważać na części zamienne, bo miałem ich chyba z 40, a teraz praktycznie żadnych. Wcześniej walczyłem praktycznie wszystko wręcz, a teraz wygląda to trochę gorzej. Dobra, Mitusko Tokaj. Okej, spróbujemy podejść do tego mimo. No nie. Ach, pomyliłem ten przyciski. Chciałem z tym. Okej, co mamy? Labilnie. Okej, obiekt 37. Jakiś przypadek niefajny. Ciekawe, jak można podpalać w ogóle. Bo nie mam tak naprawdę żadnego obiektu do podpalania. Chyba że nabojami się podpala. W ten sposób one działają. To trochę wyjaśnia. Auć. Kurczę, jakiś tyfon? Nie, błędny piksel akurat w tym przypadku. Coś tutaj jeszcze mamy? Chyba już nie. Możemy wychodzić z tego pomieszczenia. Żywy obiekt. Miał takowy, tam zeskanował. Okej. Skanuję cel niewykryto materiału tyfonicznego. Test diagnostyczny z informacją głosową. Identyfikacja wroga sprawna. Poziom mocy nominalny. Siłowniki sprawne. Korekcja
Okej, okay, przynajmniej można sobie odznaczyć. Bardzo chcę się dowiedzieć, jak to będzie można wejść. Może gdy się zamienię w jakiś kubek albo kawałek książki? Może w ten sposób. Jakaś notatka. Okej, okay, notatka mi się nie wyświetliła. Dane. Notatki. Dziwne. No i znowu jakaś notatka, która się mi nie wyświetla. Kurde. Mam wrażenie, że coś się chyba skićkało. Okej, okay. Widzę, że tutaj mamy już troszkę stafu uzbieranego, więc ja pójdę w takim razie zabić tego kolesia na dole, przemielę sobie na kostki rzeczy, które pozbierałem i będę leciał dalej z laboratorium, więc do zobaczenia w następnym odcinku.